Dzień dobry! Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale Czas na śniadanie, więc przygotujemy pyszne czosnkowe pieczywo z jajkiem, cieplutkim camembertem i pieczoną szynką. Potrzebujemy 2 plastry ulubionej szynki, 1 łyżeczka konfitury z czarnej porzeczki, sól, pieprz do smaku, jajko, 1 ząbek czosnku, odrobina masła do posmarowania pieczywa, 1 bułka, ser camembert i garść rukoli. Zaczynamy od pokrojenia w plasterki kawałka camemberta. Przekrajamy bułkę na pół. Ścieramy na tarce pół ząbka czosnku. Smarujemy masłem bułkę z obu stron. Smarujemy jedną połowę bułki z tartym czosnkiem. Przechodzimy do nastawienia patelni, wrzucamy na nią bułkę, szynkę i delikatnie podsmażamy, tak podpiekamy. Na drugą patelnię wrzucam odrobinę masła. Wbijam jajko. Dodaję sól, pieprz do smaku. Obok wykładam dosłownie na momencik camemberta. Po chwili go zdejmuję. Gdy wszystko mamy już gotowe, wykładamy bułeczkę. Na nią wykładamy rukolę, szynkę, camemberta. Smarujemy połówkę konfiturą. Wykładamy jajko i zamykamy bułkę. Przechodzimy do degustacji. Bułeczka jest chrupiąca i pełna struktur oraz smaków. I pamiętajcie, pożywne i smaczne śniadanie to idealna receptura na udany dzień. Jeżeli podobają Wam się moje filmy, moje przepisy, to oczywiście będę wdzięczna za pozostawienie subskrypcji, łapeczki w górę oraz komentarza. Dziękuję bardzo za oglądanie i smacznego.